Witam, to Japan z Legion.pl Battlefield. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem niesłychanie skutecznego zestawu dla szturmowca, a mianowicie jako broń główna FAMAS, natomiast jako broń dodatkowa to Desert Eagle 44. Wcześniej niezbyt byłem przekonany co do FAMASa z uwagi na trudność kontroli ognia i małą ilość pocisków w magazynku, które kończą się niesłychanie szybko. Natomiast ostatnio zmieniłem zdanie i w chwili obecnej wydaje mi się, że FAMAS jest piekielnie mocny, a w połączeniu z Diglem po prostu to niesamowita kosiarka i zabójcza praktycznie na każdym dystansie. FAMAS to karabin szturmowy produkcji francuskiej, w dosłownym znaczeniu skrót z francuskiego to Fusil Manufacture d'Armes de Saint-Étienne, czyli karabin wyprodukowany w fabryce broni Saint-Étienne. FAMAS został przyjęty do uzbrojenia w armii francuskiej w roku 1977, z początku tylko do Legii Cudzoziemskiej. W sumie do dzisiaj wyprodukowano około 400 tysięcy sztuk tej broni, a od 1994 roku produkowana jest nowsza wersja pod symbolem G2. FAMAS to konstrukcja bezkolbowa typu bullpup i działa na zasadzie odrzutu zamka półswobodnego. Szybkostrzelność tej broni w rzeczywistości to aż 1100 pocisków na minutę. Natomiast w Battlefield 4 FAMAS ma szybkostrzelność 1000 pocisków na minutę, największą w grze, przy rozmiarze magazynka tylko 25 pocisków plus 1 w komorze, czyli 26 w sumie. Prędkość wylotowa pocisku to 630 metrów na sekundę. Czas przeładowania magazynka jest długi w obu przypadkach i mianowicie przy pustym to aż 3,55 sekundy, przy pełnym 2,8 sekundy. Odrzut pionowy to 0,4, pionowy w lewo 0,4, a natomiast w prawo 0,6, co jest bardzo dużą wartością i utrudnia korzystanie z tej broni, więc kompensator jest obowiązkowy moim zdaniem. Współczynnik odrzutu pierwszego strzału to 2,5 punktu, więc chwyt pochylony jak najbardziej na miejscu. Gdy z FAMASa będziemy strzelać seriami po 3-5 pocisków, a w bezpośrednim kontakcie z wrogiem full auto, aby wykorzystać szybkostrzelność na poziomie 1000 pocisków na minutę. Karabin ten to istna kosiarka moim zdaniem, pomimo jego wad, ale po oswojeniu się z nim można się wręcz z nim zakochać. Dodatkowo strzelanie z biodra nie jest najgorsze, co widać zresztą na filmie. Rozrzut pocisku z przycelowania stojąc to 0,25 punktu, w ruchu 0,8 punktu, natomiast z biodra w ruchu to 2,25, natomiast stojąc to 1,875. FAMAS w połączeniu z Desert Eaglem 44 udostępnionym wraz z dodatkiem zęby smoka stanowi zabójczy tandem z uwagi na szybko kończące się pociski w broni głównej. Deagle sam w pojedynkę świetnie zastępuje FAMASa z uwagi na model obrażeń o wysokiej wartości, to jest maksymalne 57, minimalne 37, co umożliwia nam zdjęcie oponenta tylko jednym strzałem w przypadku tak zwanego headshota. Sam Deagle to konstrukcja amerykańska z 1979 roku, strzelająca pociskami 0,44 cala, czyli typu Magnum, działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z przewodu rufy. Pistolet ten nie jest raczej używany przez wojsko lub policję z uwagi na jego zawodność i potężny odrzut. Same rozmiary mają też tu duże znaczenie. Natomiast Battlefield 4 to w chwili obecnej moim zdaniem najmocniejsza broń boczna naszego żołnierza i w walce sprawdza się wyśmienicie w każdej konfiguracji, za wyjątkiem ciężkiej lufy, która jest chyba najgorszym dodatkiem do broni. Także to by było na tyle. Zalecam do skorzystania z tego setupu. Jest naprawdę bardzo mocny. Na chwilę obecną dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia na polu walki. Ale jeszcze na koniec krótka plansza ze statystykami i test praktyczny na poligonie. Czołem! A teraz kolejny test praktyczny na poligonie. Będziemy strzelać z biodra i zobaczymy, jakie ta broń ma skupienie. Jak widać, z biodra skupienie nie jest najlepsze. Natomiast należy pamiętać, że FAMAS jest najszybszą bronią w grze. Jeżeli wyjdzie na nas przeciwnik, możemy strzelać full auto. Mamy duże szanse wygrać taki pojedynek. Teraz sprawdzimy, jak ta broń sprawuje się z przycelowania bez kontroli ognia. Pociski lecą ostrym zygzakiem, mocno w prawo. Teraz zobaczymy, jak powinno się strzelać z tej broni z kontrolą ognia, jak to wygląda. Od razu powiem, że kontrola ognia w FAMASie jest skomplikowana i wymaga sporych umiejętności. Skupienie nie jest najgorsze, natomiast na pewno zainstalować należy
chwyt pochylony, to za chwilę zobaczycie. My jesteśmy z powrotem. FAMAS posiada w tej chwili chwyt pochylony. Będziemy strzelać krótkimi seriami po 2-3 pociski. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widać, skupienie zdecydowanie się polepszyło. Zasadne wydaje się także zastosowanie, tak jak już mówiłem wcześniej, kompensatora.